Bytowiacy rozpoczęli przygotowania przed sobotnim meczem z Wigrami Suwałki. Na treningu pojawił się nowy zawodnik, Adrian Chomiuk, którego możemy już witać z powrotem w naszym klubie. Wczoraj 27-latek rozwiązał kontrakt z Termaliką Nieciecza, a dzisiaj ćwiczył już z bytowskim zespołem. Na pełnych obrotach trenuje już również Mariusz Kryszak, który powoli dochodzi do formy po urazie. Wtorkowy trening trwał około 1,5 godziny i odbył się na płycie głównej stadionu. Niestety wciąż wokół budowy i leżących Jupiterów, które czekają na montaż. Pierwsze 3 mecze, dość wyjazdowe, 5 punktów. Dobry wynik, czy może jednak niedosyt? No tak patrząc po wynikach, to może być dobry wynik jak na wyjazdach, ale patrząc po naszej grze, to jest na pewno niedosyt. Nie brakuje wam meczów u siebie? Są ciągle na walizkach cały czas wyjazdy? No na pewno brakuje, no ale taka jest sytuacja i musimy sobie z tym dobrze. Jesteś zadowolony z tego, ile meczów grasz? Bo to szczęście ten ekiparski na siebie stawia? No tak, z ilości meczów na pewno jestem zadowolony, ale ze swojej gry nie do końca. Jakie mankamenty w swojej grze dostrzegasz? Na pewno słaba gra do przodu, tak? To jest mój mankament, muszę go poprawić i staram się cały czas na treningach to poprawiać i mam nadzieję, że z czasem będzie coraz lepiej. W poprzednim sezonie w barwach błękitnych jest duży przeskok między drugą ligą a pierwszą? Na pewno duży przeskok, na pewno jest szybsza gra piłką, fizycznie też jest różnica i jest naprawdę duża różnica. Nie szkoda było opuszczać błękitnych po takim sukcesie, jaki był w roku, był taki etap w Pucharze Polski? No na pewno było szkoda trochę, ale wiadomo, wyższa liga, zawsze cara i myślę, że nie będę żałował. Powodzenia. Dzięki.